Specjalizujemy się w sprzedaży i wykonaniu systemów nawodnieniowych, między innymi borówki, do nawadniania sadów, ale również gros naszej sprzedaży lokujemy w szklarniach. Do systemów nawodnieniowych stosowanych w borówce możemy zaliczyć przede wszystkim linie kroplujące. Linii kroplujących jest kilka rodzajów, kilka odmian. Proponujemy praktycznie wszystkie, od linii profesjonalnych, grubościennych, z kompensacją ciśnienia, bez kompensacji ciśnienia. I tutaj opieramy się na produktach dwóch producentów. Jest to izraelska linia firmy John Deere Water oraz grecka linia firmy Eurodrip. Drugą, powiedzmy, po linii kroplującej rzeczą jest system fertygacji, system nawożenia. I tutaj proponujemy dozowniki, mieszalniki z kontrolą EC i pH. Jest to profesjonalny system oparty o komputery i programatory firmy holenderskiej Sercom. Pompownie budujemy na podzespołach firmy Grundfos, firm izraelskich jak Arkal. Arkal jest producentem filtrów dyskowych, Yamid jest to firma izraelska produkująca filtry piaskowe. Systemy nawodnieniowe w tej chwili zakładane są na małych, na dużych powierzchniach upraw. Praktycznie jesteśmy w stanie dostarczyć system na każdy rodzaj uprawy. Naszym mottem przewodnim tegorocznej konferencji borówkowej jest to, że firma Brinkmann ma wszystko, co może być potrzebne do produkcji tych owoców. O ile zamgławiacze i ochrona przeciwprzemrozkowa zyskuje na sile i z roku co rok widzimy coraz większe zainteresowanie tym tematem, o tyle też my jako firma nie zasypiamy gruszek w popiele i staramy się cały czas wskazywać nowe produkty, mieć coraz szerszą ofertę dla producentów. Tak więc zamgławiacze, oczywiście to jest bardzo ważna rzecz, przywieźliśmy ze sobą maszynę, pokazujemy ją, są materiały dotyczące samej metody, co możemy zrobić, czego zrobić nie możemy i jakie maszyny potrzebujemy. No ale też w tym roku po raz pierwszy pokazaliśmy trzmiele hiszpańskiej firmy Agrobio. W tym roku myślę, że zaczniemy sprzedawać do upraw w otwartych terenach. W zeszłych latach już sprzedawaliśmy do upraw pod osłonami. Mamy tunele do upraw borówki wysokiej. Mamy też całą serię nawozów związanych z tą produkcją. Także staramy się pokazać możliwie najszerszą ofertę naszej firmy. Reprezentuję firmę Farmer, producenta tuneli foliowych dla różnego typu produkcji. W tym przypadku przyjechaliśmy z ofertą dla producentów borówki amerykańskiej. Mamy szeroką gamę modeli, rozwiązań konstrukcyjnych w zależności od potrzeb. Czy ma to być konstrukcja bardzo mocna, wytrzymała, wielosezonowa, czy konstrukcja sezonowa. Mamy coraz większy wybór rodzajów folii, które różnią się z poziomem dyfuzyjności, trwałością, grubością, przepuszczalnością światła, stopniem rozproszenia światła. Klient pokazuje, jakim dysponuje areałem, mniej więcej jaką kwotę jest w stanie przeznaczyć na tunele i co chce w tych pieniądzach osiągnąć. Dobieramy dla niego rozwiązania konstrukcyjne tuneli pojedynczych czy zblokowanych. Szerokość jest dopasowywana również do szerokości zagonów czy technologii uprawy. Te tunele w zasadzie mogą być sterowane z komputera, jeżeli chodzi o wietrzenie, nawadnianie. Różne technologie nawadniające może mamy do zaoferowania. Belki nawadniające, ramiona nawadniające, zamgowiania wysokociśnieniowe, opryskiwacze. Także no, klient po rozmowie z nami praktycznie ma pełną ofertę na wykorzystanie swojej działki pod taką już profesjonalną produkcję borówki na etapie bądź sadzonki, bądź już gotowego materiału produkcji dla owoców. Zauważamy wzrost zapotrzebowania na sadzonki jagody kamczackiej i wiążemy z tym gatunkiem duże nadzieje i takie są nasze przeczucia, że w ciągu paru lat będzie to gatunek, który może nie wyprze borówki, nie będzie jego sprzedaż tych roślin nie będzie porównywalna z wielkością borówki jeszcze, natomiast może być bardzo znaczącą udziałem w naszej produkcji i robimy wszystko, żeby tak się stało, głównie ze względów zdrowotnych, jakie ta roślina przedstawia. Jeśli chodzi o odmiany jagody kamczackiej, to do produkcji odmiany licencyjne pochodzące zarówno z Kanady, jak i z Rosji. Głównie skupiamy się na nich. One mają bardziej atrakcyjne owoce, większe, smaczne. Zauważamy też zainteresowanie z rynków, które do tej pory tak naprawdę były dla nas nieistotne. Głównie Portugalia, ale to myślę, że dotyczy
programu, który tam jest organizowany i finansowany przez rząd, z tego co wiemy. Również Hiszpania, Półwysep Bałkański. Coraz więcej klientów z tamtych stron się pojawia, składa zapytanie i zamawia towar. Czy obserwowane są jakieś zmiany, jeśli chodzi o zainteresowanie odmianami? Myślę, że największym zainteresowaniem cieszył się Duke. I to też wynika z tego, że był bardzo poszukiwany w pozostałej części Europy. I to się nie zmieniło, w tym roku jest tak samo. Generalnie jest, że Duke w tej chwili myślę, że stanowi około 20% naszej produkcji. A jeśli chodzi o pozostałe odmiany, myślę, że udział procentowy w produkcji pozostaje podobny. Bardzo dużo sprzedajemy Eliota, Nelsona, również Bluecropa, Chandlera. To zostaje bez zmian. Myślę, że nastąpi powrót do odmiany Early Blue, która była niedoceniana wcześniej, ale jest powód jeden, dla którego niektórzy plantatorzy do niej wracają. Chyba taki, że jest odmianą niezawodną. Ma swoje plusy i minusy, natomiast można liczyć na taki nie najwyższy, ale solidny plon co rok z tej odmiany. Dla producentów borówki od lat proponujemy już ćmielec zapylenia. Stają się one coraz bardziej powszechne, także nas to bardzo cieszy, gdyż rzeczywiście one są chyba najbardziej efektywnym sposobem podniesienia ilości plonu. Coraz większym problemem dla producentów są pędraki i opuchlaki w uprawie borówki. Posiadamy nicienie patogeniczne, które infekując pędraki oraz opuchlaki powodują ich śmierć. Jest to produkt całkowicie bezpieczny dla środowiska, nie mamy problemów z pozostałościami, jest bardzo efektywny i to powoduje jego dużą popularność. Firma Kopert jest firmą europejską, ogólnoświatową i korzystamy z tego doświadczenia naszych kolegów jak najbardziej. W tym roku na polskim rynku będziemy mieli też dostępne pułapki na znanego dla producentów borówki szkodnika Drosophila Suzuki. Jako borówka, jako bardzo zdrowy produkt dla konsumenta, powinna być ograniczana ta chemia w niej, jak najmniej stosowana. I tak jest to do zrobienia, tak więc jeżeli ktoś by miał problem taki, zapraszamy, możemy rozwiązać go jak najbardziej.